Witamy Państwa w kolejnym odcinku Starek z Ligi po godzinach. Sezon 2013-2014 przeszedł już do historii. Zakończył się wielką, efektowną galą finałową. No i za chwilę o tej gali, o tych spotkaniach porozmawiamy z bohaterami. Marcin Gruszczyński, SPXFT, MDD, WSG Bydgoszcz, Michał Suchocki, Eurodrip Torunie, Damian Jaszczerski, Koko Studio, Maciej Grodzki. Witam bardzo serdecznie. No to może na początek głos dla zwycięzcy. Michał, pierwsza połowa z drużyną Koko Studio była też taka nerwowa trochę w waszym wykonaniu. Znowu utrzymywaliście piłkę, znowu kontrolowaliście grę, ale brakowało tego wykończenia. No i w końcu musiało to się skończyć tym, że wzięliście czas w tej pierwszej połowie, bo brakowało pomysłu na tą grę. Tak, zgadza się. Pierwsza połowa była taka nerwowa. Mieliśmy tam kilka założeń, że strzelimy szybko bramkę, nie udało się. Koko stawiało opór. Dobrze grali w obronie. No, co tu dużo mówić. No, wzięliśmy czas, żeby to wszystko jakoś sobie tam ułożyć w głowach. Poukładaliśmy się, no i chciałem tutaj zaznaczyć, że rewelacyjny mecz. Chyba Marcin ze mną się zgodzisz, bramkarza Koko. Cały szacunek naprawdę, bo wybronił świetne zawody i jeszcze raz gratulacje dla niego. Damian, do trzech razy sztuka. Zagraliście w wielkim finale w końcu, jednak no, czegoś znowu zabrakło. No fakt, zabrakło czegoś, ale taka była nasza taktyka, tak, że stoimy z tyłu, wiadomo, jesteśmy mniej ograni, słabsi technicznie, dlatego stanęliśmy z tyłu. Fakt, udało nam się strzelić bramkę i nie ukrywajmy, mieliśmy jeszcze jedną i drugą sytuację, słupek i poprzeczka. Gdyby to wpadło, może byłoby nam łatwiej, a Toruń później zagrał swoją konsekwentną grę, my staliśmy cały czas z tyłu i druga bramka, nie oszukujmy się, podłamała nam trochę skrzydła, a szybko dostaliśmy trzecią i się skończyło granie. Marcin, dużo nie brakowało, a wy moglibyście grać również w tej gali finałowej, zacięte z pojedynki z Eurodrobiem. Jak oceniasz ten wielki finał? Tak, ja może zacznę od razu z gratulacjami dla obydwu drużyn za naprawdę dobry mecz. Również chciałbym przy okazji, jak mam czas, podziękować naszym sponsorom Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, SPX-owi i MDD, za to, że mogliśmy w ogóle wystąpić tutaj. Mam nadzieję, że dalej to pociągniemy w przyszłym sezonie, zobaczymy jak to będzie. Tak, nam mało zabrakło, ale wtedy Torunia by nie było, byłby bydgoski finał. No, był jaki był, toruńsko-bydgoski, Toruń wygrał. Wiadomo, jest to po raz kolejny, powiem, zawodowa drużyna, jeżeli chodzi o futsal. Niestety te wszystkie schematy, gra, to wszystko mają tak poukładane, że no, było, niestety było widać, że kwestią czasu jest to, że niestety, ale te bramki się posypią, no i się posypały. Nie ułożył się im mecz na początku, Michał dostał żółtą kartkę, Koko to wykorzystało. Później miało jeszcze kilka sytuacji, ale no już z czasem niestety i Koko opadało z sił, a Toruń niestety się rozkręcał i myślę, że jeszcze jakby podkręcił tempo, to ten wynik by był troszeczkę wyższy, aczkolwiek przy przewadze grali spokojnie, utrzymywali się przy piłce i no i zasłużenie wygrali, bo byli drużyną z przebiegu całego sezonu chyba na najbardziej na takim wyrównanym poziomie. Tak, nie mieli słabych punktów, nie mieli tam słabszych meczy. Faktycznie przegrali tam dwa mecze w sezonie, ale no to każdemu się może przytrafić i przytrafiły się w takich momentach, kiedy no nie przeszkodziły im w awansie do finału, więc osiągnęli swój cel, który zamierzali mieli na początku ligi, więc tylko pogratulować im. Maciek, rok temu wielki finał, wysoki wynik. Tutaj no, pierwsza połowa takiego wysokiego wyniku nie zapowiadała, jednak no, skończyło się tymi czterema bramkami różnicy. No dokładnie tak. Wygrał zespół Eurodrobium. Myślę tutaj, że moi przedmówcy powiedzieli już wszystko na ten temat. No, tylko wypada mi pogratulować każdemu z przedstawicieli tych zespołów. Zespół, który od początku no jakby grał z wysokiego C, pokazał, że ambicje mają na miarę swoich umiejętności, także no, z mocnym przytupem ten sezon kończymy, no i zespół Eurodrobiu jest najlepszy i oczywiście gratulujemy im i myślę, że za rok znowu ten zespół z nami będzie grał. Michał,
Waszym mocnym punktem jest zgranie, ale jest również bramkarz. Saja został wybrany najlepszym bramkarzem, a także wygrał klasyfikację z Łabza jako naprawdę mogłoby być ciężko, gdyby nie Saja w tych kluczowych momentach się pokazywał. Tak, zgadzam się z tobą. No, mamy zgrany zespół, trenujemy razem, ale Andrzej w bramce pokazuje klasę i naprawdę dzisiaj przed meczem z nim rozmawiałem. Mówiłem, motywowałem go, że jest 80% naszego zespołu. Sprawdził się w 100%, dostał przypadkową bramkę. Praktycznie no, graliśmy w osłabieniu. Gdyby Sylwek tamtej nogi nie dostawił, odłożył, tam przypadkowo go trafiła. No, piłka wpadła do siatki, no ale jeszcze raz, tak jak ty mówiłeś, narazą się wyrazy dużego uznania dla Andrzeja, bo naprawdę przez cały sezon, tak jak właśnie sami dobrze wiecie, no bardzo dobrze spisywał się i łapał te zerka, trzy zerka. No i pomógł nam bardzo w wygraniu tej ligi. No, chciałbym jeszcze tu chłopakom przy okazji pogratulować, bo tak jak się spodziewałem, myślałem, że właśnie ten Rough Mix będzie w finale, ale no, drużyny z Bydgoszczy pokazały, że mają charakter, potrafią grać w piłkę i jeszcze raz właśnie gratulacje za wejście do finału dla Koko, no i za dobre zawody w półfinale. Marcin, SPX-u. Damian, wracając jeszcze do tego meczu finałowego, rzeczywiście Kowalewski, kiedy mógł, czasami potrafi wpuścić bramkę kuriozum. Zdarzało mu się kilka razy w takich sytuacjach, jednak zdecydowanie przy nazwisku Kowalewskiego więcej plusów również możemy postawić, bo czasami no, kilka genialnych interwencji w każdym spotkaniu tak naprawdę. No dzisiaj, no Michał, uderzaliście głową w mur tak naprawdę, a tym murem był Kowalewski. Jak ty to oceniasz? Jak ty ocenisz swojego bramkarza? No myślę, że tak. Adam przy takich krótkich zagraniach i takich strzałach jest moim zdaniem najlepszym bramkarzem. Taki ma bardzo szybki czas reakcji, tak? Tylko że jeszcze musi dopracować przede wszystkim grę nogą i uspokoić swoje tak naprawdę wyrzuty. I myślę, że wtedy będzie już całkowicie kompletnym bramkarzem. No pomaga nam bardzo, no ale dzisiaj nie starczyło, no przecież nie mógł obronić wszystkiego. Marcin, ty jesteś bramkarzem, tobie również zdarzały się takie mecze genialne, możemy powiedzieć, a zdarzyły się takie mecze, że no było trochę gorzej. Tak, chociażby dzisiejszy mecz zupełnie nie wyszedł mi, nie pomogłem chłopakom. No tak jest los bramkarza, no raz wybroni, drugi raz no niestety no zdarzy mu się klops i przez to na przykład przegramy i tak dalej. I na nim się to skupi, mimo że na przykład obrońca czy napastnik popełnił błąd na boisku, tego tam nikt nie będzie pamiętał. Będzie pamiętał, że gdzieś tam przeszła ta piłka pomiędzy ręką a nogą, gdzieś tam prześliznęła się. Faktycznie, no Adam i wrócę jeszcze może do bramkarzy, do Andrzeja. Andrzej naprawdę świetny sezon. Też nam było ciężko się ten, wiemy, że jedno zerko złapał na nas w lidze, jak graliśmy w pierwszej, więc no ciężko jest, jeżeli bramkarz naprawdę wszedł w dzień i później jest i łapie wszystko, co leci w bramkę, więc jest to naprawdę ten. Adama znam bardzo długo, nie wiem, kilkanaście lat, więc no na jego warunki. Ja też nie powiem, że nie wyglądam, bo nie jestem za chudy i tak dalej, ale powiem, że to, co Adam wyprawia na bramce czasami, to przechodzi ludzkie pojęcie, zwłaszcza dzisiaj w pierwszej połowie. Normalnie, nie wiem, brak słów, no, więc no, tylko pochylić czoło przed nimi naprawdę i żeby jak najdłużej grał, bo jest, no, jest trochę starszy ode mnie, więc ja nie wiem, czy ja w tym wieku będę bronił, od tego zacznijmy, więc... Naprawdę, można go podziwiać. Myślę, że to... No dobrze. Ostatnie pytanie. Sezon 2014-2015. SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszcz. Gra? Ciężkie pytanie, zobaczymy. Ja bym... przeciągnę się chwilkę, ale myślę, że powiem to, że no... Jeżeli chcemy, żeby tu był futsal typowy, to muszą te przepisy się jeszcze bardziej zmienić w stosunku do tego futsalu. Będzie nam się łatwiej tu tak grało i przyjemniej. No i też muszą być wykwalifikowani sędziowie i no
wtedy będzie dużo lepiej i na pewno się zdecydujemy na grę tutaj, ale mówię, jeszcze trochę czasu jest. Myślę, że z Tomkiem porozmawiamy na temat pewnych zmian, które chcielibyśmy, żeby wprowadziło, tak? Wiadomo, on nic nie musi, ale no zobaczymy, jak to będzie, ale myślę, że raczej tak i cel będzie taki sam jak zawsze, czyli wygranie. Eurodrop Toruń nie obroni mistrzostwa? No myślę, że po tak udanym sezonie debiutanckim będziemy dalej uczestniczyć, w następnym sezonie spotkamy się i chciałem tu przy okazji podziękować naszemu prezesowi, panu Rysiowi Decowi za to, że zaufał nam, że nas tutaj zabrał, no i za to, że stworzył nam warunki bardzo dobre do tego, żebyśmy tą ligę wygrali. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Damian, Trader Hawk Bydgoszcz, FX Brokers, kokostudio.pl. Że zagracie, jestem tego pewien, tylko pod jaką nazwą bym chciał się dowiedzieć? Czy już możecie to ujawnić? Szczerze, to nawet ja tego nie wiem. Pewnie zagramy, bo trzecie, drugie, tak, no chciałoby się powiedzieć pierwsze, ale to jest mega ciężkie zadanie. No ale mamy jeszcze o co grać, tak, nie wygraliśmy jeszcze tej ligi, chcielibyśmy ją kiedyś wygrać. Może się uda za rok, no teraz byliśmy w finale. Największe osiągnięcie. Myślę, że się spotkamy za rok. Podsumowując jeszcze ten sezon, chciałbym przypomnieć 105 spotkań transmitowanych na żywo, 18 tutaj naszych spotkań w studiu Stalex Ligi po godzinach. To był wyjątkowy sezon, 35 drużyn, 600 zawodników. Zobaczymy, co będzie za rok. Marcin Gruszczyński, Michał Suchocki, Damian Jaszczewski, Maciej Grodzki. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.